sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas ofiarować Bogu, przyprawiony wprawdzie o śmierć cielesną, ale ożywiony duchem. W tym duchu nawet do tych duchów, które przebywały w więzieniu, udał się przepowiadać. Niegdyś były te duchy niewierne, gdy za czasów Noego przy budowie arki, w której tylko niewiele, bo zaledwie 8 ocalało przez wodę, nadużywały cierpliwości Bożej. Ta woda i was dzisiaj zbawia przez chrzest, którego była zapowiedzią. Nie przez pozbycie się cielesnego brudu, ale przez prośbę do Boga o czyste sumienie skierowaną przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który jest na prawicy Bożej. Oraz Ewangelię zapisaną św. Mateusza, który z uszanowaniem powstawszy jako słów Bożych, wysłuchajcie. Onego czasu 11 uczniów poszło do Galilei na górę, gdzie im był nakazał Jezus. I ujrzawszy go, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak powątpiewali, a Jezus, przystąpiwszy, odezwał się do nich, mówiąc: dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi, idąc wtedy nauczajcie wszystkie narody, chrząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nauczając je zachowywać wszystko, cokolwiek wam przekazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. To jest słów Ewangelii Świętej przeznaczonych na uroczystość dzisiejszą. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Umiłowani w Chrystusie, przede wszystkim wy, drogie dzieci. Chciałbym wam dzisiaj powiedzieć o pewnych stworach. Tych stworów w Polsce tylko, moi drodzy, wyobraźcie sobie, jest aż 164 różne rodzaje. Kim są, czym są? Prawdopodobnie każdy z was w swoim życiu nieraz zetknął się już z owym stworem. Wielu owych stworów się boi, jeszcze inni się brzydzą. Dla większości jednak są one powodem do zachwytu, zadumy, odrobiną nieba tu na ziemi. Moi drodzy, co to za stwory? Są to te stwory, które już za chwilę i wy na ulicach, w parkach, w lasach, zagalnikach będziecie widzieć, a mianowicie motyle. Czy wy kiedykolwiek zastanawialiście się w ogóle, skąd te motyle się biorą? Jak to jest, że nagle po kilku miesiącach zimy, ni stąd, ni zowąd, łąki zapełniają się owymi latającymi stworzeniami? Jak to? Przecież nie ma mamy motyla, taty motyla, którzy najpierw się pojawiają na wczesną wiosnę i potem widzimy cały statka nowych motyli? Nie. Otóż motyle, jak być może starsi z was już dobrze wiedzą, muszą najpierw zimę przezimować. Zanim jednak staną się motylem, zanim jednak staną się gotowe do tego, aby ową zimę przezimować, są dosyć nieporadnymi i niekoniecznie najsympatyczniejszymi gąsienicami, które wielu rzeczywiście z was być może o obrzydzenie przyprawiają. Są nieporadne, pełzają po ziemi. I kiedy nadchodzi jesień, kiedy zbliża się zima, z owymi gąsienicami coś się dzieje. Zamieniają się one w poczwarki. Tworzą wokół siebie kokon, którego byle jaki szkodnik nie jest w stanie przebić. I w takim kokonie, zagrzebane gdzieś w ziemi, bądź ukryte między framugami okien, przezimowują. Po to, aby na wiosnę, już za kilka dni, właśnie w czasie Wielkanocy mniej więcej, ukazać się w swojej pełnej krasie. Moi drodzy, a czy widzieliście kiedyś, aby któryś z tych motyli nosił na sobie jakiekolwiek najmniejsze resztki owego kokonu, w którym przez kilka miesięcy był ciasno owinięty? Z pewnością nie. Dlaczego właściwie ksiądz Jakub mówi wam o motylach? Nie zwariował jeszcze do reszty. Moi drodzy, owe motyle są bowiem pewnym latającym kazaniem,
latającym wielkanocnym kazaniem. I jeżeli dobrze zapamiętacie to kazanie oraz to, co Pan Bóg pod symbolem motyli nam zostawił, to do końca życia, przynajmniej w teorii, nie powinniście zbłądzić. Otóż owe motyle są pięknym obrazem zmartwychwstania. Są one pięknym obrazem śmierci i zwycięstwa nad śmiercią naszego Zbawiciela, Pana Jezusa, którego największe święto teraz przecież obchodzimy, aż przez 8 dni, Wielkanoc właśnie. Ów motyl, owa gąsienica musi najpierw obumrzeć sobie, musi dać się splątać w owym ciasnym kokonie, spoza którego nie może spoglądać, który ją krępuje, aby stać się pięknym motylem. I zobaczcie, jak to podobnie było z Panem Jezusem. Zanim zmartwychwstał, zanim Jego ciało stało się chwalebne, błyszczące, lekkie, przenikające materię, musiał On się dać zamknąć w grobie na 3 dni, ciasno obwiązany całunami pogrzebowymi, które Jemu Najświętszemu ciału, martwemu ciału nie pozwalały się ruszyć. I podobnie jest z nami, moi drodzy. Póki tu żyjemy, jesteśmy jak owa nieporadna gąsienica. Nie wzbudzamy wcale sympatii w większości wielu. Jesteśmy ślamazarni i ciągle popełniamy być może te same grzechy. Niewiele jest w nas także z tego, co mogłoby się podobać Panu Bogu. Ale jeżeli nie zmarnujemy naszego gąsienniczego życia i przygotujemy się dobrze do zimy naszej śmierci, będziemy mogli zmartwychwstać i stać się owymi pięknymi motylami, podobnie jak te, które widzimy na łąkach. Nie tylko jednak zmartwychwstanie naszych ciał będą wam od tej chwili przypominać motyle, ilekroć zobaczycie je na łąkach, na ulicach. O wiele bardziej powinny wam przypominać jeszcze o zmartwychwstaniu ducha. Za każdym razem, kiedy macie bowiem nieszczęście obrazić Pana Boga swoim grzechem, ilekroć udajecie się do sakramentu pokuty, ilekroć spowiadacie się szczerze, zmartwychwstajecie, opuszczacie krępujący was kokon i na nowo stajecie się pięknym, Bożym motylem na tej niepoliczonej łące pięknych dusz zmierzających do nieba, tak jak do nieba wzlatują motyle. I właśnie tutaj jest dla nas nauka, którą powinniśmy zapamiętać do końca życia. Moi drodzy, czy widzieliście kiedyś motyla, który latałby z resztkami kokonu? Ja nie widziałem. I zaręczam, że nikt z was nigdy nie zobaczy takiego motyla. Albo wykluje się z kokonu i wzleci do nieba, albo nigdy ta sztuka mu się nie uda i skazany jest na ponowną śmierć. Otóż, moi drodzy, ów kokon jest doskonałym obrazem naszego starego życia. Jeżeli chcemy być takimi lekkimi, pięknymi motylami, raz na zawsze zostawmy kokon naszych grzechów za sobą, tak jak Pan Jezus zmartwychwstając pozostawił śmiertelne całuny w grobie. I tak jak za Panem Jezusem nie ciągnął się już ten pachnący śmiercią całun, tak i za wami. Nigdy nie może się ciągnąć jakiekolwiek przywiązanie do grzechu. Jeżeli szczerze spowiadacie się, jeżeli szczerze pragniecie się nawrócić, jeżeli pragniecie szczerze duchowo zmartwychwstać, zostawcie cały brud grzechów. Zostawcie wszystkie okoliczności, które was do grzechów prowadzą, wszystkie okazje na swoim miejscu. Zostawcie je w grobie, a wy bądźcie tylko i wyłącznie lekkimi motylami, które kierują się zawsze ku jasności, zawsze ku słońcu i ku niebu. Podobnie jak ku niebu kierować się powinna dusza każdego z nas. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.